Antoni Chmielewski dla portalu Fight Sport. Antek, jesteśmy po twojej zwycięskiej walce dzisiaj na Galipel MMA w Legionowie. To była anakonda, czy to było duszenie północ-południe, oficjalnie północ-południe, ale tak złapałeś go powiedzmy w ten pewny chwyt. Jak ty to oceniasz? Północ-południe. Północ-południe, tak. Słuchaj, naprawdę fajna walka, podobała się. Dość szybko rozstrzygnąłeś ją, było widać doświadczenie. Nie przeraził cię jego zasięg ramion, wysoki przeciwnik. Jednak potrafiłeś to pod swoje dyktando poprowadzić. No, tak, zgadza się. No, trzeba było powalczyć na spokojnie, nie rzucać się od razu jak szczerbaty na suchary. Przewalczyć. Byłem nastawiony, że walczymy całą walkę. Serio, naprawdę byłem nastawiony, że walczymy całą walkę i że ta cała walka pokaże, kto jest lepszy. Sylwester zrobił błąd, podłożył rękę, zostawił głowę. No to z prezentów się korzysta. No. To kolejny twój występ na PL MMA. Różnie to bywało. Pierwszy występ przeciwko Bartkowi Fabińskiemu ci nie wyszedł. Myślisz o rewanżu z Bartkiem? Bardzo chętnie. Chciałbym jeszcze na pewno raz z nim zawalczyć, bo ta walka, no ja mam niedosyt po niej. No, jedna runda rozciął mnie, takie miał nastawienie, żeby mnie zranić. Ja mam nastawienie takie, że nie dać mu się teraz zranić i przewalczyć z nim całą walkę, bo naprawdę jest wybitnym, bardzo dobrym zawodnikiem i fajnie byłoby kiedyś skrzyżować jeszcze rękawice. Sylwester Borys, to było wyzwanie dzisiaj dla ciebie, bo dość szybko się udało skończyć. Naprawdę, było wyzwanie. Młody, doświadczony zawodnik, bo doświadczony, no ma 6 walk stoczonych, ale doświadczony. Trenuje w jednym z najlepszych klubów w Polsce, ma Mameda pod ręką Asłana, także bardzo dobry sztab trenerski. Pozdrawiam Szymon i Paweł. No, nastawiałem się naprawdę na pewną walkę z Borysem, bo na pewno był rekord ma mały, znaczy mało walk stoczonych, ale na pewno wie jak walczyć. Tutaj, no nie wiem, no, zagapił się. Antek, cóż, gratulujemy ci szybkiego, dobrego zwycięstwa. Było potrzebne na pewno ci w twojej karierze. Tak jak powiedziałeś, jesteś weteranem polskiego MMA, ale nie składasz broni. Będziesz walczył dalej, na pewno zobaczymy cię na PL MMA, może i w innych organizacjach. Zgadza się, teraz odpocznę i przygotuję się na galę finałową PL MMA i mam nadzieję, że niedługo jeszcze z 2-3 walki może jakaś super propozycja za granicę. Antoni Chmielewski dla portalu Fight Sport. Obserwujcie jego karierę, on jej nie zakończył, cały czas się rozwija, cały czas daje dobre walki. Dzisiaj dał taką w Legionowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.